Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Polscy sadownicy chcą od Brukseli rekompensat za straty spowodowane rosyjskim embargiem na polskie owoce, głównie jabłka. Polska jest liderem w eksporcie tych owoców. Najwięcej wysyłamy właśnie do Rosji. Od jutra nad polskie plantacje nadciągają ciemne chmury. Z dniem 1 sierpnia Rosja nakłada embargo na nasze owoce i warzywa. To bolesny cios, bo rynek rosyjski jest strategiczny dla nas, zwłaszcza jeśli chodzi o jabłka. Co roku trafia tam około 70-80% krajowego eksportu. Straty spowodowane embargiem będą nieuniknione, wskazuje Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Na rynku krajowym możemy liczyć, że zwiększy się podaż o co najmniej 500 tysięcy. Ton. Taki wzrost podaży na rynku krajowym spowoduje, nie powiem, że załamanie, ale bardzo silne obniżenie cen z bardzo dużą konsekwencjami dla kształtowania się cen skupu dla producenta. Producenci już załamują ręce. To dla nas, dla polskich sadowników, prawdziwa katastrofa, mówi Kazimierz Gorczyca, właściciel 5 hektarów sadu. W roku normalnego owocowania, lekko licząc, 1 300 000 ton jabłek musimy wyeksportować. Zbiory jabłek w tym roku zapowiadają się rekordowe. Według GUS mają wynieść ponad 3 miliony ton, czyli będą o blisko 3% wyższe od tych ubiegłorocznych. To oznacza, że sadownikom będzie bardzo trudno znaleźć nabywców na swoje produkty. By im pomóc, każdy z nas musiałby zjeść w ciągu roku około 5 kg jabłek więcej. Zamiast kupować soki grejpfrutowe, czy soki pomarańczowe, czy z kiwi, przecież polscy obywatele możemy kupować więcej soków z naszych polskich warzyw i owoców, głównie z jabłek. Zachęca Aldona Łoś, ekspert do spraw rolnictwa. To jednak nie załatwi problemu. Sadownicy będą domagać się od Brukseli rekompensat, takich jak w przypadku strat spowodowanych zakażeniem upraw. Komisja Europejska udzielała już takiej pomocy. Inną opcją są dopłaty do magazynowania owoców albo przekazywania bezpłatnie do szkół, szpitali czy więzień. Rekompensaty dla plantatorów i tych, którzy straty poniosą, powinni pokryć ci, którzy przyczynili się do wprowadzenia tego embarga ze strony Federacji Rosyjskiej. Czyli Unia Europejska, bo jak wskazuje prezes Związku Sadowników, embargo to odpowiedź Moskwy na unijne sankcje. Wokół polskich jabłek rozpętała się już polityczna burza. Leszek Miller, szef SLD, wypomina rządowi, że skoro zaangażował się w konflikt rosyjsko-ukraiński, to powinien przewidzieć, że będą tego takie skutki. Jak armia idzie na wojnę, to ważne, żeby była jasna odpowiedź na pytanie, co się stanie z rannymi. Bo jeżeli takiej odpowiedzi nie ma, to morale takiej armii jest bardzo mizerne. Otóż odnosimy wrażenie, że na pytanie, co się stanie z rannymi, polski rząd nie potrafi odpowiedzieć. Minister rolnictwa Marek Sawicki na razie rozmawia z rolnikami i zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Ja już wystąpiłem dzisiaj do Komisji Europejskiej o rekompensaty, podając szacunkową wielkość strat rynkowych, jaka może dotyczyć polskiego rolnika, polskich producentów owoców i warzyw. Więc z pewnością będziemy już jutro rozmawiali o tym z dyrektorem Dyrekcji Generalnej Rolnictwa Komisji Europejskiej, także z przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Bo rzeczywiście sprawa jest pilna i wymaga natychmiastowego rozwiązania. Rosja już wcześniej wysyłała sygnały, że zamierza wprowadzić zakaz importu. Polski rząd zaspał, wskazuje Janusz Wojciechowski, europoseł PiS. Trzeba było podjąć działania na forum Unii Europejskiej. Trzeba było tworzyć jakiś program awaryjny na sytuację, gdyby doszło do wprowadzenia tego embarga. I wtedy również arogancko odpowiadał Marek Sawicki, kpiąc sobie z tej poważnej przestrogi. Dziś polskim producentom jabłek pozostaje szukać innych rynków zbytu. Być może rynki azjatyckie, być może arabskie. Ale jedno jest pewne, zmiana kierunku eksportu nie nastąpi od razu. Na to potrzeba przynajmniej kilku lat. W tym czasie sadownicy nie powinni zostać sami z problemem, którego nie są autorami. Warszawa, miasto niepokonane, dziś w przededniu 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego składa hołd swoim obrońcom. Wszędzie tam, gdzie toczyły się kluczowe walki, pojawiają się kwiaty i tłumy warszawiaków. Pan Kazimierz Klimczak z pewnością należy do najbardziej sędziwych weteranów powstania. Mam 100 lat i 5 miesięcy. W sierpniu 1944 dowodził plutonem. Młodzież zrobiła to powstanie. Ja miałem najstarszego 22, a to 16-18 lat chłopcy. Wszystko dziewczęta, bardzo kocham tych chłopców.
Dziś pan Kazimierz Klimczak wziął udział w obchodach rocznicy powstania na Pradze. Weterani, mieszkańcy, harcerze oddali hołd tym, którzy 1 sierpnia przeszli na lewy brzeg Wisły, by wspomóc powstanie. Uczczono między innymi dowódcę powstania na Pradze pułkownika Antoniego Żurowskiego. Kwiaty i warty honorowe pojawiły się dziś we wszystkich symbolicznych miejscach Warszawy. W Parku Skaryszewskim i w Śródmieściu, w miejscu, gdzie walkę rozpoczął batalion Kiliński, który wsławił się zdobyciem budynku Pasty, a także Prudensialu i Poczty Głównej. To oddział, który do chwili kapitulacji nie poddał żadnej zdobytej pozycji. Na Zamku Królewskim podczas uroczystej sesji Rady Warszawy nadano tytuły honorowego obywatela stolicy. Otrzymał go m.in. Jan Olszewski, członek Szarych Szeregów, łącznik w Powstaniu Warszawskim, obrońca w procesach politycznych i premier III RP. Tytuł w imieniu Jana Olszewskiego odebrała jego żona Marta. Po południu przy pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich odprawiona została polowa msza święta. Obumierały dorodne ziarna polskiej młodzieży, aby wydać obfity plon wolności. Powstańcy oddawali życie, abyśmy mogli dziś żyć w wolnej Polsce. O godne upamiętnienie 70. rocznicy Powstania Warszawskiego zaapelowali metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz oraz biskup polowy Wojska Polskiego ksiądz Józef Guzdek. 1 sierpnia o godzinie 17 zabiją dzwony w katedrze polowej i we wszystkich kościołach garnizonowych w całym kraju. Pamiętajmy o wywieszeniu na naszych domach flag narodowych. Walki na wschodzie Ukrainy uderzają w ludność cywilną, dlatego ukraińskie siły rządowe tworzą korytarz humanitarny dla mieszkańców Ługańska. W Polsce gościli na krótkich wakacjach Polacy z Doniecka. Na miejscu jest wiele rodzin, które również chciałyby choć na krótko przyjechać do Polski. Rada Miejska Ługańska poinformowała, że w wyniku ostrzału dzielnic mieszkalnych w ciągu ostatniej doby zginęły tam 3 osoby, a 7 zostało rannych. Wojsko tworzy korytarz humanitarny dla mieszkańców Ługańska, który będzie otwarty codziennie w godzinach od 10 do 16. Dowództwo zadeklarowało, że w tym czasie w 200-metrowej strefie po obu stronach korytarza będzie wstrzymywany ogień. Obwód doniecki i ługański to arena ciężkich walk z prorosyjskimi separatystami. Cierpi na tym ludność cywilna, która znalazła się w strefie działań wojennych. Ta kobieta straciła męża. Babuszka mnie chowali, dowód chowali ty. Wybiegłam. Starsza kobieta powiedziała do mnie, patrz, tam leży mężczyzna. Nawet nie pomyślałam, że to mógłby być mój mąż. Spojrzałam na niego i na początku nie mogłam poznać, kto to jest. Ale potem zobaczyłam buty. To były jego buty. Rozumiesz? Jego buty. Mój Boże, przeżyłam z nim 45 lat. Był takim wspaniałym mężczyzną. Utrudniona jest także posługa duszpasterska, mówi ksiądz Leszek Kryża, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Wspólnota katolicka w Doniecku na dzień dzisiejszy w porywach liczy powiedzmy około 500 osób. I najnowsze wiadomości są takie, że w niedzielę, na niedzielną mszę świętą, ze względu na właśnie działania wojenne, które w tej chwili odbywają się bardzo blisko kościoła katolickiego w Doniecku, na niedzielną mszę dojechało zaledwie 50 osób, natomiast na wieczorną mszę świętą już nie dojechał nikt. I tak jest pewnie w wielu innych miejscach. Grupa Polaków z obwodu donieckiego miała okazję spędzić krótkie wakacje w Polsce i choć na chwilę oderwać się od koszmaru, który przeżywają na co dzień, mówi pani Wiktoria. Przyjechaliśmy na zaproszenie Kalwarii Zebrzydowskiej. Bardzo dziękujemy panu burmistrzu Kalwarii Zebrzydowskiej, a także na zaproszenie księdza Wiesława Cygana. A również dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, które pomagali nam. Między nimi Andrzej Pyka, który też uczestniczył w zorganizowaniu tego wyjazdu. Przyjechało 35 osób, no i z płaczem wrócili z powrotem. Niektórzy zostały, rodziny. Pomagają różne instytucje. Też były wyjazdy organizowane przez MSZ i Caritas, wyjazdy dzieci na kolonie do Polski. Na miejscu zostało wiele rodzin, które również chciałyby choć na krótko przyjechać do Polski. Gdyby na przykład któraś rodzina zdecydowała się na to, żeby
rodzinę z Doniecka, nie wiem, Ługańska, okolic, przyjąć do siebie choćby na kilka dni po to, żeby mogli właśnie odpocząć, no to byłoby to coś cudownego. Instytucje, wspólnoty i osoby prywatne, które chciałyby pomóc Polakom ze wschodu, na przykład zaprosić tamtejsze rodziny na krótkie wakacje, mogą kontaktować się z księdzem Leszkiem Kryżą i Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Kontakt jest dostępny na stronie internetowej Episkopatu. Arsenij Jaceniuk zostaje na stanowisku premiera Ukrainy. Rada Najwyższa odrzuciła jego dymisję. Parlament Ukrainy ratyfikował umowę z Holandią i Australią o powołaniu międzynarodowej misji. Ma ona chronić miejsce katastrofy malezyjskiego samolotu. Część członków misji będzie uzbrojona. Kraje Unii Europejskiej formalnie przyjęły pakiet sankcji gospodarczych wobec Rosji. Wieczorem decyzje zostaną opublikowane, a już jutro wejdą w życie. Rada Najwyższa Ukrainy odrzuciła dymisję premiera Arsenija Jaceniuka. Jaceniuk, który był obecny w sali posiedzeń podczas głosowania nad swoją dymisją, oświadczył tuż po nim, że w światowej gospodarce są dwie ważne wiadomości. Pierwsza jest taka, że dziś Argentyna ogłosiła bankructwo, a druga, że Ukraina go nie ogłosiła i nigdy tego nie uczyni. Ukraiński parlament poparł rządowe propozycje zmian do budżetu i systemu podatkowego. Do armii ma trafić dodatkowo 9 miliardów hrywien, czyli około 2,5 miliarda złotych. Parlament ratyfikował też umowy z Holandią i Australią o powołaniu misji międzynarodowej, która ma ochraniać miejsce katastrofy malezyjskiego samolotu. Misja będzie złożona z cywilnych i wojskowych specjalistów holenderskich i australijskich. Mogą być do niej też włączeni przedstawiciele innych państw, z których pochodzili pasażerowie Boeinga 777. Dowództwo ukraińskiej operacji przeciw separatystom ogłosiło na jednym z portali społecznościowych, że dziś wstrzymano działania militarne poza działaniami w obronie własnych pozycji przed atakiem. Zastrzegło przy tym, że separatyści nie respektują żadnych międzynarodowych porozumień i próśb. Ma to związek z apelem sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona, mówi rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Na wymogę generalnego sekretaria. Na prośbę sekretarza generalnego ONZ deklarujemy dzień OBWE lub tzw. dzień ciszy w regionie Doniecka. Obejmie on terytorium, na którym jest prowadzona operacja antyterrorystyczna. Wszystko po to, aby międzynarodowym ekspertom umożliwić prowadzenie prac w miejscu zestrzelenia. Mówi Andrzej Łysenko i dodaje, że separatyści ignorują wezwania sekretarza generalnego ONZ do natychmiastowego zawieszenia broni w miejscu katastrofy. Dziś o 9 rano terroryści odpalili dwa pociski rakietowe Grad w kierunku miejscowości Peremożne w obwodzie ługańskim. Na miejsce katastrofy dotarli pierwsi międzynarodowi obserwatorzy, poinformowało OBWE. Towarzyszą im czterej eksperci z Holandii i Australii. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej z uczelniami z całego świata rozpoczyna udział w programie Intel University Program. W programie uczestniczy 18 szkół wyższych z całej Polski. W ramach współpracy do Torunia trafiły już moduły Intel Galileo. Najnowsza platforma deweloperska pozwala na tworzenie prototypowych układów od interaktywnych wyświetlaczy LED-owych przez automatyzację sprzętu domowego użytku po roboty sterowane smartfonem. Studenci informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wykorzystują te moduły w pracowniach studenckich w nauczaniu technologii Internet of Things, które mają stać się w ciągu 10 najbliższych lat globalnym rynkiem o wartości 40 miliardów dolarów. Mówi dr Grzegorz Osiński, kierownik Katedry Informatyki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Dzięki udziałowi w tym programie nasza uczelnia otrzymała już część aparatury naukowej. To są takie urządzenia oparte o architekturę Intel Galileo, na których to urządzeniach studenci będą mogli się uczyć nowych technologii i rozwijać swoje umiejętności, projektując i wdrażając nowe rozwiązania informatyczne. Aby te nowe technologie wdrożyć na naszej uczelni, właśnie uczestnictwo w tym programie, żeby studenci zapoznali się z technologiami informatycznymi, bo najwyższy czas, abyśmy przestali pisać tylko kody i wykorzystywać, że tak powiem, istniejące platformy technologiczne, ale żeby nasi studenci mogli
projektować nowe urządzenia, nowe wdrożenia, a na pewno powstaną w oparciu o te technologie w naszej uczelni nowe rozwiązania technologiczne, prace inżynierskie i prototypy bardzo ciekawych rozwiązań, bo wiem już, że studenci mają bardzo ciekawe pomysły. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej już dziś wychodzi naprzeciw bardzo dynamicznym zmianom w dziedzinie technologii informatycznych i zapewnia swoim studentom właściwą bazę dydaktyczną w celu nauczania najnowszych technologii. Dzięki temu WSKSiM jest w elitarnym gronie 18 szkół wyższych z całej Polski, których studenci dzięki otrzymanym grantom mają możliwość pracy z układami firmy Intel. Teraz to wszystko kolejne wieczorne wydanie informacji dnia tuż po apelu jasnogórskim. Zapraszam. Szczęść Boże, Julita Mirecka. Wszystkich widzów telewizji Trwam, a także słuchaczy Radia Maryja zapraszam na informacje o pogodzie. Nadchodząca noc w Europie ciepła, na termometrach przeważnie 17-19 stopni. Jutrzejszy dzień przyniesie więcej słońca. Upalnie będzie szczególnie w zachodniej Rosji. Tam termometry wskażą około 33 stopni. Gorąco również nad Morzem Śródziemnym, natomiast najchłodniej w Londynie i tutaj zaledwie 24 kreski powyżej zera. Wieczorem na południu kontynentu możliwe burze. A jakie aury możemy spodziewać się w Polsce? Otóż w nocy temperatura spadnie od 19-18 stopni na wschodzie i południu do 16-14 w zachodnich i północnych regionach. Jutro na wschodzie, południu, a także miejscami w centrum sporo chmur z przelotnym deszczem i lokalnymi burzami. Na pozostałym obszarze pogodnie. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz silny i porywisty ze zmiennych kierunków. W najcieplejszym okresie dnia termometry wskażą od 24 stopni na wybrzeżu, około 26 na Podlasiu, w centrum, a także na południu, do 30 na Lubelszczyźnie. Barometry w stolicy wskażą około 1012 hektopaskali i ciśnienie powoli będzie rosło. I na koniec pozostała nam jeszcze prognoza pogody na sobotę. Zapraszam. W sobotę na zachodzie oraz w pasie od Dolnego Śląska przez Kujawy, Pomazury i Podlasie sporo chmur z opadami deszczu i burzami. Na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura maksymalna wzrośnie od 25-29 stopni nad morzem i w rejonie Wielkopolski do 30-32 na pozostałym obszarze. Wiatr umiarkowany ze wschodu, podczas burz silny i porywisty. Na dziś to już wszystkie informacje o pogodzie. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrej i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.